przyszłam się zarejestrować na szczepienie i zostałam zapisana na listę oczekujących i będę powiadomiona o terminie. Dlaczego? Szczepię się, żeby być zdrową dla wnuków, żeby jeszcze pożyć. 22 stycznia rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19 dla grupy seniorów, dla grupy osób powyżej 70 roku życia. Mamy kilka możliwości umówienia szczepienia. Po pierwsze, można skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Po drugie, zadzwonić na numer bezpłatnej infolinii 989. Po trzecie, skorzystać z internetowego formularza na stronie pacjent.gov.pl. Wiemy, że infolinia jest dzisiaj dość obciążona, że są problemy z połączeniami, ale bardzo proszę nie zrażać się tym, proszę próbować. Osoby, które dziś nie zdołają zapisać się na konkretny termin, mogą zostawić swoje dane albo na infolinii, albo właśnie w internetowym formularzu na stronie pacjent.gov.pl. Wtedy konsultanci infolinii w momencie, kiedy pojawią się nowe możliwości szczepienia, będą nowe dostawy, pojawią się nowe terminy, będą informowały takie osoby o możliwości zapisu na konkretny termin szczepienia. Pojawiła się też zupełnie nowa możliwość. Można wysłać SMS-a o treści szczepimy się na specjalny numer komórkowy. O tym dzisiaj jeszcze mówił minister Dworczyk. Ten numer to 664 908 556. W zwrotnej informacji po wysłaniu SMS-a o treści szczepimy się dostaniemy prośbę o podanie numeru PESEL i kodu pocztowego miejscowości, z której jesteśmy i wtedy, gdy pojawią się właśnie nowe możliwości umówienia terminu szczepienia, konsultanci będą oddzwaniali na numer komórkowy nasz i będą o tym informowali. Na chwilę obecną w województwie podlaskim mamy 249 miejsc, w których można będzie zaszczepić się przeciwko COVID-19. Na mapie naszego województwa nie ma białych plam. Jeszcze wczoraj do tej mapy dołączyły kolejne punkty, gdzie do tej pory nie było punktów szczepień. To są okolice Zambrowa, Suwalszczyzna, Knyszyn i Mońki. Wiemy, że seniorzy nie muszą się obawiać o to, że nie zostaną zaszczepieni. Wszystko jest uzależnione od kolejnych dostaw szczepionek, także bardzo prosimy o cierpliwość wszystkich seniorów, ci, którzy nie zdołają się zapisać dzisiaj. Jeżeli tylko zostawią swoje dane w formularzu, czy poprzez SMS, czy poprzez infolinię, na pewno odbiorą pewnego dnia telefon od konsultanta z infolinii z informacją, że już mogą się zaszczepić. Znajomi moi wśród moich otoczenia dużo jest chętnych na szczepienia.